Detektyw w sutannie. W rolach głównych. Ja się nigdy nie spóźniam. Godne pochwały, panie... Po prostu Stuart z Toronto. Jestem tu nowy. A jeśli okażesz się komendantem policji? Pokazać dokumenty? 10 tysięcy. Wystarczająco wiarygodne? Kto jest celem, panie Vail? Tutaj. Ta urocza damulka. 10 tysięcy po robocie. Załatwione. Księżniczka. Marie, powiesz Frankowi, że zabieram samochód? Co się stało? Nie mogę wyjść ze zdumienia. Z jakiego powodu? Ta księżniczka w gazecie. Toż to twój sobowtór. Jaka księżniczka? Jest spowinowacona z rodziną królewską. Lady Cara Winston, powinowata księcia Wali, przyłapana przed londyńskim klubem nocnym z gwiazdą rocka Seanem McAllisterem. Lady Cara, dziś wieczorem będę jej przedstawiony. Naprawdę? Przyjechała do Chicago z delegacją Angielskiej Izby Handlowej. Wydają przyjęcie, na które zostałem zaproszony. Ty? Biskup. Ale wyjechał, więc go zastępuje. Dostrzegacie podobieństwo? Żadnego. Jest księżniczką, a ty zakonnicą. Wasza wysokość ma wypełnioną każdą chwilę. Spotkania z prasą, lunch w izbie handlowej. Może o 11.
Nie, wtedy przychodzi delegacja szkolna z kwiatami. Nie mam nawet chwili dla siebie. Sean czeka na mnie. Sir Robert jako szef delegacji może cię zwolnić. Znasz go. Jeśli wuj się domyśli, że spotykam się z Seanem, przykuje mnie łańcuchem. Coś wymyślimy. Nie wiedziałam, że jesteś zajęty, wuju. Zresztą to nic ważnego. Caro, co się stało? Powiedz, czuję się jak małpa w zoo. Pani Gibbons goni mnie z jednej konferencji na drugą. Biedactwo. Nie mam ani chwili. A tak bardzo chciałam kupić nową suknię na wieczorne przyjęcie. Suknia? W Chicago? Po co? Wymiana handlowa. Dyplomacja w praktyce. Oczywiście wytłumaczę cię przed panią Gibbons. Jesteś kochany, wujku. Gloria zamówi mi taksówkę. Nie trzeba. Stuart zawiezie cię limuzyną. Stuart? Mój ochroniarz. Wypożyczyłem go Sir Robertowi. Przepraszam, Lady Cara Winston, pan Louis Vale. Biznesmen z Chicago. Inwestuje w brytyjski przemysł. Nie potrzebuję ochroniarza. Przeciwnie. W Stanach każdy, kto choć raz pojawił się w gazecie, potrzebuje ochrony. Chicago bywa niebezpieczne. Kto wie, kogo tam spotkasz? Bardzo ładna, przymierze. Przebieralnia jest w głębi. Stewarcie, nie ucieknę tylnym wyjściem. Wiem, ale wolę się upewnić. Proszę się nie kłopotać. To nie kłopot, to moja praca. Jestem siostra Steve. Przyjechałam po rzeczy dla biednych. Pan z Kalacji przygotował cały worek ubrań. Bezdomne będą bardzo wdzięczne. Klienci czekają. Poradzi sobie siostra? Oczywiście. Czy coś się stało? Umieram z rozpaczy. To przecież ona, to przecież ja. Jesteś Cara, ta księżniczka z gazety. A kim ty jesteś? Zakonnicą. Stephanie Oskalski, dla przyjaciół Steve. Masz krewnych w Polsce? Odjęło mi mowę. Mogłybyśmy być siostrami. Więcej, gdybyśmy się zamieniły ubraniami, nawet przyjaciółki by nas nie poznały. Muszę opowiedzieć księdzu Preswickowi. Możemy sobie zrobić zdjęcie? Wierzysz w cuda? Zależy jakie. Musisz mi pomóc. Zakochałam się w cudownym chłopaku. Przystojnym, namiętnym. Rozumie mnie jak nikt. Ale mój opiekun, wuj Robert, go nienawidzi. Chodzi o tego muzyka rockowego? Sean McAllister. Kocha mnie.
Przyjechał za mną do Ameryki. Wczoraj przysłał wiadomość, że czeka dziś o 11 na Union Station. Jeśli nie przyjdę, to będzie znaczyło, że wszystko skończone. Dochodzi w pół do 11. Kocham go nad życie. Jeśli dziś się nie spotkamy, mogę go utracić. W takim razie musisz tam pójść. Diabel, nie ochroniasz, nie odstępuje mnie na krok. W tobie jedyna nadzieja. Wykluczony. Sama powiedziałaś, że nikt nas nie odróżni. Zostań z moim ochroniarzem Stewartem. Ja spotkam się z Seanem. Za godzinę wrócę do restauracji Delmonico. Przebierzemy się i nikt się nie zorientuje. Nie umiem się zachowywać jak księżniczka. Chodź po sklepach. Nie musisz niczego kupować. Sprzedawcom wystarczy, że mają w sklepie księżniczkę. Proszę. Jesteś zakonnicą, ale musiałaś choć raz w życiu kochać. Bardzo ładna. Krótka, ale szykowna. Ile kosztuje? To oryginalny z Kalecji. 10 tysięcy. 10 tysięcy dolarów? Musimy wracać do konsulatu. Nie, za godzinę jem lunch w Delmonico. Dziennikarz z kanału trzeciego domaga się wywiadu. Reporter odwołał spotkanie. Bardzo przepraszam. To zdążę na lunch w mieście? Nie. Wasza wysokość jest prezesem izby handlowej. Potem kwiaty i konferencja prasowa. Mogę skorzystać z telefonu? Oczywiście. W bawialni. Tam? Spokojnie, nawet jeśli księżniczka dziś nie wyjdzie, trafi się okazja w czasie wieczornego przyjęcia. Wtedy ją zgarniesz. To tak proste, że sam powinieneś to zrobić. Załatwiony.
Jestem ksiądz Dowling, przysłano po mnie limuzynę. Dziękuję, że zgodził się ksiądz przyjechać. Arcybiskup się ucieszy. Arcybiskup Chicago? Canterbury. Nie jest katolikiem. Lady Cara obiecała arcybiskupowi, że spotka się z księdzem. Niestety przypomniała sobie dopiero rano. Powiem, że ksiądz i sierżant Clancy już przyszli. Okazuje się, że jestem starą znajomą szefa Scotland Yardu. Lady Caro, przedstawiam księdza Francisa Dowlinga i sierżant Maureen Clancy. Niezwykle miło Państwa poznać. Dziękuję, Pani Gibbons. Może Pani iść. Lepiej usiądźcie. Nigdy nie uwierzycie. To przecież Steve. Skąd się tu wzięłaś? Zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Próbowałam do ciebie zadzwonić, ale ktoś właśnie rozmawiał przez telefon. I tu wszystko się komplikuje. Dopiero teraz? Ten ktoś planuje na wieczór uprowadzenie. Porwanie? A celem jestem ja. Czyli Lady Cara, którą jestem, dopóki się nie zjawi. I lepiej, żeby tego nie zrobiła, bo wtedy znajdzie się w niebezpieczeństwie. Uprowadzą Lady Carę? Tak. A oto mój plan. Zostanę tu i będę odgrywać Lady Carę. W tym czasie zawiadomisz FBI i zorganizujesz ochronę. Nie informując konsulatu, bo nie wiemy, kto za tym stoi. O co chodzi? Nie zgadzam się. A jeśli uprowadzą cię wcześniej? Mówili, że spróbują tylko, jeśli opuszczę konsulat. Więc do wieczora jestem tu bezpieczna. I Lady Cara też. Przyznajcie, to ma sens. Nigdzie nie wychodź, ani na chwilę nie zostawaj sama. Wrócę przed przyjęciem z moimi ludźmi. Dlaczego ci na to pozwalam? Bo wiesz, że mam rację. Oby kapitan myślał podobnie. To nie jest dobry pomysł. Co ty wyprawiasz? Ja go znam. Kogo? Jego. Willy Lupiński. Nazywaliśmy go Szemrany Willy. Dlaczego go obserwujesz? Willy nigdy nie splamił się uczciwą pracą. Jest kierowcą tak jak ja księżniczką. Dlaczego podmienił skrzynki? Nie wiem. Chyba muszę zamienić z nim słówko. Gdzie go znajdę? W klubie bilardowym u Ala. Weź limuzynę. Co zrobisz z Lady Carą? Ukryję ją u nas. Nie wygląda na zakonnicę. Uważaj na siebie. Chcą cię uprowadzić. Jeśli się domyślą, że się domyślasz, spokojnie, zrobię im wodę z mózgu. Mnie już zrobiła. Proszę, czego chcesz? Jestem ksiądz Dowling ze Świętego Michała.
Siostra Stephanie jest moją współpracownicą. Nie może teraz przyjść. Nie mogę wytłumaczyć, dlaczego, ale musi pani ze mną pójść. Ksiądz. Kogo jeszcze przyśle twój wuj? Gwardię Narodową? To nie ma związku z rodziną Lady Kary. Z całym szacunkiem. Niech się ksiądz nie wtrąca. To nasza ostatnia szansa. Musisz się zdecydować. Już rozmawialiśmy. Wuj może dyrygować twoim życiem, ale moim nie będzie. Rano jadę do Nowego Jorku. Pojedź ze mną. Nie rób tego. Kocham cię. Wiem, że ty mnie też. Ale chcę ciebie całej. Albo wcale. Powiedz wujowi, że wygrał. Mogę już przyjąć ostatnie namaszczenie. Nie, mam jeszcze gorsze wieści. To potrwa chwilę. Oby. Trzeba było zostać w samochodzie. Zdaje się, że sprawa dotyczy mnie, nie księdza. A jeśli to ktoś z konsulatu, rozpoznam go. Szukamy Williego Lupińskiego. Znanego też jako Szemrany Willy. Chodźmy, to działka siostry Stephanie, nie moja. Co ona by zrobiła? Zagrałaby z tym jegomościem w snookera o adres Willego. Poradzę sobie. Widziałam, jak wuj grał w naszej rezydencji. Proponuję przyjacielską rundkę snookera. Jeśli wygram, powiesz mi, gdzie znaleźć dżentelmena. Jak się nazywa? William Lupiński? Willego. A jeśli przegrasz? Wątpię. Ale wtedy to stanie się twoją własnością. Rozbijaj. Bardzo dziękuję. Zabierzcie to, spróbuję jeszcze raz. Wystarczy. Siostra się rozgrzewa. Akurat. Dzwonił do niego ktoś z rozlewni napoju bogów przy Union Station. Ma być tam o 5. Więcej nie wiem. Błagam, idźcie już. Dziękuję, synu. Chodźmy. Pokazaliśmy im. O tak.
Nie jesteś Lady Caro. Jesteśmy nierozłączne od dzieciństwa. Znam ją jak siostrę. Kim jesteś? Jestem potrzebny? Nie. Właśnie wybieramy utwory na dzisiejsze przyjęcie. Jeśli będziesz potrzebny, wezwiemy cię. Mogłaś mnie wydać. Czemu tego nie zrobiłaś? Bo znam Karę od dziecka. Zamiana to szalony pomysł zupełnie w jej stylu. Spójrz. Tu było co najmniej 100 tysięcy. Kto je zabrał? Ten, kto stoi za uprowadzeniem. Szacunek dla tradycji nakazuje, by w obecności rodziny królewskiej przestrzegać pewnych zasad. Kiedy księżniczka wchodzi, wstajemy. Kiedy siada, siadamy. Kiedy wstaje, wstajemy. Są już Państwo przygotowani. Pójdę zatem po Lady Karę. Kara jest bezpieczna, dopóki porywacze sądzą, że ja nią jestem. Odgrywanie księżniczki nie jest proste. To pomóż mi, proszę. Jeszcze nie przebrana, a konferencja prasowa zaczyna się za 10 minut. Konferencja? Ulubiony temat jaśnie panienki. Światowa polityka? Handel zagraniczny? Uchowaj Boże, moda. Widziałem samochód księdza Preswicka, więc proszę dalej udawać Steve. Mój konfrater ma długi język. Willie pojawi się w rozlewni o 5:00. Zadzwonię do Steve. Czekałem godzinami. Jak poszło w konsulacie? Bajecznie. Poprosiłeś Lady Carę, by znalazła dla mnie chwilę? Niestety nie zastałem jej. Straszny zawód. Tak bardzo chciałem z nią porozmawiać. Dlaczego? Członkowie rodziny królewskiej promieniują niezwykłą aurą, którą zawdzięczają swej arystokratycznej krwi i tradycji. Wystarczy znaleźć się z nimi w jednym pokoju, by to poczuć. Gdybym mógł chociaż podać jej rękę. Jesteś zakonnicą, nie zrozumiesz tego. Widziałem księżnę Dianę w telewizji. Rozumiesz, co mam na myśli. Muszę się przygotować. Niestety nie zostanę na kolację, Marie. I tak zjadł już połowę deseru. Pomożesz mi skrobać marchewkę? Marchewkę? Jeśli się kłaniają, skiń głową. Kiedy wstajesz, oni też. Pokażę ci, kiedy skończyć. Podziękujesz i wyjdziesz. Okropnie się denerwuję. Poradzisz sobie. Idę.
Po obu stronach Atlantyku rodzinę królewską uważa się za arbitra dobrego smaku. Jak wasza wysokość opisałaby swój styl? Bardzo prosty. Wasza wysokość woli awangardę, czy bardziej tradycyjną, prostą elegancję? Czern zawsze będzie na miejscu. To skąd ten różowy? To? Nie ubieram się tak na co dzień. Których projektantów jaśnie pani najchętniej wybiera? Nie zaopatruje się w sklepach. Wasza wysokość ma własnego projektanta? Czy to Valentino, Chanel, Ungaro? Czy naprawdę powinno się rozmawiać o modzie i sukniach za 10 tysięcy, gdy niektórzy w ogóle nie mają co na siebie włożyć? Czy oni nie są ważniejsi od tego, gdzie się czeszę i jakie buty noszę? Nie sądzą państwo? Robi się późno. To trudniejsze niż się wydaje. Nie jesteś siostrą Stephanie. Księżniczka z gazety. Wasza wysokość. Nie trzeba. Nie wierzę własnym oczom. Księżniczka? W mojej kuchni? Ja to zrobię. Nie trzeba, Marie. A jeśli wasza wysokość się skaleczy? Nic mi nie będzie. Skoro wasza wysokość tak mówi, ale skąd to przebranie? Długo by opowiadać. Pewnie chodzi o tego chłopaka. Spokojnie, ksiądz Dowling wszystko załatwi. Wasza wysokość świetnie sobie radzi. Co się stało z siostrą Stephanie? Tobie nic nie umknie. Próbowałem się z nią skontaktować. Jest na konferencji prasowej. Co ona się wpakowała? I ja też. Dochodzi piąta. Nie powinniśmy iść na spotkanie z szemranym Willim? Później ci wyjaśnię. Nie mam panu nic do powiedzenia. Za to ja, owszem. Rozmawiałem z Karą o twojej sytuacji. Użyła niezwykle przekonującego argumentu. Po co pan dzwoni? Nie twierdzę, że zmieniłem zdanie, ale jestem gotów cię wysłuchać. Przyjdę choćby zaraz. Teraz nie mam czasu, ale możemy porozmawiać na przyjęciu. Wejdź tylnym wejściem od ogrodu, żeby uniknąć prasy. Powiedzmy o 6:00? Będę. Znakomicie. Przyjdzie. Bierz towar i spadaj.
Ja go znam. Tego. Dziś rano rozmawiał w konsulacie z moim wujem. To Louis Vail i Globetrotter. Bilety do Bogoty, Panamy, Curychu, Miami. Sir Robert ma kontakty z izbą handlową? Stoi na jej czele. Ma przywileje dyplomaty? Przechodzi przez granicę bez kontroli? Naturalnie. Willy to osioł. Trzeba go zwolnić. Spójrz na tę cacka. Wszystko dopięte? Sir Robert wszystkiego dopilnował. Przyjęcie zaczyna się za godzinę. Numery usunięte? Jasne. Sprzątnij ją jednym strzałem, a my wrobimy w to Rockmana. Idziemy. Sprzątnij? To nie uprowadzenie, tylko morderstwo. Zabiją cię. Nie ciebie, Steve. Szkoda, że nie ma Steve. Ona by je otworzyła. Co się właściwie dzieje? Tę skrzynkę Willy przywiózł z konsulatu. Sir Robert wykorzystuje immunitet dyplomatyczny, żeby szmuglować diamenty dla Vaila. Ale dlaczego chcą mnie zabić? Nie wiem. Ale Sir Robert nie zgadałby się z Louis Vailem, gdyby nie potrzebował pieniędzy. Jest moim opiekunem. Mógł wziąć je z mojego majątku. Nie bez twojej wiedzy. Nie sprawdzam rachunków, nie jestem księgową. A majątek przejmę dopiero, gdy skończę 25 lat, czyli za miesiąc. Wszystko jasne. Co? Sir Robert przywłaszczył sobie twoje pieniądze. Nie może ryzykować, że to się wyda, więc musi jak najszybciej się ciebie pozbyć. Raz na zawsze. Stephanie grozi niebezpieczeństwo. Musimy się stąd wydostać. Wybijmy szybę. Pancerna. Ale może... Ogień nas uwolni. To nie był głupi kawał, jestem księdzem. Wiem, byłem księdza parafianinem. Zawiadomię sierżant Clancy, niech to wyjaśni. A chwilowo jest ksiądz wolny. Przyjęcie zaczyna się za 20 minut. Byłeś parafianinem? Moi ludzie pilnują wszystkich wejść. Porywacz nie ma szans. Dzwoniłaś na plebanię? Ksiądz Dowling i Lady Cara dokądś wyszli. Oby im się nic nie stało. Zaproszenie? Nie, ale nie wpuszczamy bez zaproszeń. Znam drugie wejście. Ksiądz Philip Preswick.
Lady Cara powinna już wyjść do gości. Jak wyglądam? Jak prawdziwa dama. Para! Sean! Jest tylko ogłuszony. Słowo to nie moja robota. Wiem. Sir Robert, chcecie wrobić morderstwo Kary. Kłótnia zakochanych. Morderstwo? Zabiją Steve, dziewczynę, która mnie zastępuje. Nie ma chwili do stracenia. Zostań tu. Zabierzcie ją. To sprawka Sir Roberta. Sean. Steve. Nic mi nie jest. Nic ci się nie stało? Bardzo wam dziękuję. To my dziękujemy za tę egzotyczną przygodę. Nie byłam najlepszą zakonnicą, ale ty byłaś wspaniałą księżniczką. Trzymaj się. Jak się czułaś w roli księżniczki? Spełniali każdą zachciankę. Służyli na dwóch łapkach. To był koszmar. Koszmar? Nie dali mi prowadzić. Wskakuj. Wersja polska na zlecenie telewizji AXN Start International Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Stanisław Olejniczak.